Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj rozmowa taka w troszkę innym klimacie, bo zazwyczaj z moim gościem dzisiejszym rozmawiamy głównie na tematy bieżące. Dzisiaj trochę tych tematów będzie, ale będziemy się głównie koncentrować na kwestiach kresowych, na kwestiach wschodnich, a moim i Państwa gościem Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska, kiedyś Centrum Edukacyjne Powiśle, no ale się rozwinęło, więc teraz już większy zasięg. Witaj Rafale, czołem Wielkiej Polsce. Witaj Kamilu, czołem Wielkiej Polsce. Na początku standardowo przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach, o komentarzach, o udostępnieniach tego materiału w mediach społecznościowych. A przechodząc do tematu, jakby takim asumptem do tego, żeby o kresach porozmawiać, jest taka smutna okoliczność. Mianowicie w niedzielę zmarł dr Jan Ciechanowicz, działacz mniejszości polskiej na Litwie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, z którym zresztą przeprowadziłeś wiele rozmów. Ja też go miałem przyjemność spotkać właśnie czy u ciebie na konferencjach, czy na innych spotkaniach w Warszawie. Już tutaj jeden program o nim nagrałem, ale warto właśnie na to spojrzeć też w taki sposób, że no powiedzmy postać doktora Ciechanowicza to jest taka egzemplifikacja smutnego losu litewskich Polaków w zasadzie ostatnich kilkudziesięciu lat, bo wybitny działacz, człowiek, który miał ciekawe koncepcje, zwłaszcza w momencie, kiedy Związek Radziecki drżał w posadach, tylko że nie był on wspierany przez władze polskie, a wręcz przeciwnie, był zwalczany. No i właśnie trzeba jakby właśnie przy okazji, no tej smutnej okazji jego śmierci, tą kwestię jakby szerzej poruszyć, ale może najpierw o samym doktorze Ciechanowiczu, bo ty z nim rozmawiałeś, zdaje się, na antenie, mówię oczywiście o prywatnych rozmowach, z kilkadziesiąt razy. Co to był za człowiek? No właśnie, to był taka dla mnie, to była taka bratnia dusza, ponieważ pochodził z tych samych terenów, skąd ja się wywodzę, moja rodzina, czyli z Wileńszczyzny. Co więcej, przez kilka lat był nauczycielem języka niemieckiego w szkole, w polskiej szkole w Mejszagole, a Mejszagoła jest miejscowością, gdzie moi dziadkowie brali ślub. Czyli w tym kościele, gdzie przez wiele lat urzędował ksiądz prałat Józef Obrębski, taki powiedzmy legendarny kapłan, który przez kilkadziesiąt lat był jedynym księdzem katolickim na terenie Litewskiej Republiki Sowieckiej. Zmarł na początku XXI wieku, przeżył zdaje się 105 czy 107 lat. Więc umarł w takim wieku bardzo, bardzo, że tak powiem, godnym. No i właśnie pracując w Mejszagole, również doktor Jan Ciechanowicz zaprzyjaźnił się właśnie z tym księdzem i też spotykali się, też prosił go o różne rady, na przykład w latach, to było chyba w latach 80., zanim poszedł do pracy takiej typowo politycznej, czyli zanim poszedł do i został deputowanym do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, był tym deputowanym od 1989 do 91 roku, to wcześniej właśnie pracując w tej szkole w Mejszagole dostał też, i to mi opowiadał w jednym z wywiadów, być może ten wywiad pokażę za jakiś niedługi czas, że dostał propozycję pracy na Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego, ale w Wydziale Religioznawstwa i Ateizmu. I wtedy poszedł do księdza Obrębskiego i pytał, proszę księdza, czy
mogę w ogóle jako katolik, jako Polak podjąć pracę niby naukową na uniwersytecie, no ale ten wydział tak dosyć dziwnie był nazwany. Ksiądz prałat powiedział jak najbardziej, idź tam, i to była bardzo dobra rada, bo dzięki temu jako pracownik naukowy zajmujący się właśnie religią, religioznawstwem, miał jako jedyna osoba dr Ciechanowicz w ówczesnej Republice Radzieckiej, litewskiej jeszcze, radzieckiej, dostęp na przykład do literatury, do prasy, nie tylko Osservatore Romano, ale różne pisma katolickie, nie tylko katolickie, ale jego oczywiście najbardziej interesowały katolickie i bardziej modernistyczne i bardziej tradycjonalistyczne. Wszystko to na bieżąco w latach 80. miał, czyli miał no, dużo lepszy dostęp do tych materiałów niż inne osoby. Zresztą to widać po jego książkach, że to był taki człowiek renesansu. Nie tylko, że znał kilka języków, oprócz swojego rodzimego języka polskiego, biegle mówił oczywiście w języku litewskim, no bo w tym środowisku jak gdyby żył i pracował. Był lektorem i nauczycielem w szkole podstawowej, lektorem na wyższych uczelniach języka niemieckiego, więc to był chyba kolejny język, który znał, można powiedzieć, perfekt obok polskiego i litewskiego. Oprócz tego oczywiście język rosyjski, białoruski, angielski, to były języki, w których się perfekt porozumiewał, więc swoje książki, nieraz też wykłady, wystąpienia, był w stanie i pisać, i mówić w kilku językach. No a zainteresowania też miał szerokie. Nie był tylko, że tak powiem, polonistą, ale był przede wszystkim historykiem, ale także badaczem cywilizacji, etykiem. No jego książki, a wydał ich, z tego co mnie wiadomo, około 60, pokazywał mi listę 10 lat temu, w 2012 roku na tej liście jego książek było, zdaje się, 48 książek, czy 47. No przez ostatnie 10 lat co najmniej jedną książkę wydawał rocznie, plus wznawiał stare tytuły, więc ja myślę, że można spokojnie mówić, że w jego dorobku pisarskim to jest około 60 tytułów i naukowych, i popularno-naukowych, i filozoficznych. No podejmował też trudne tematy. Jeżeli chodzi o, ja może pokażę kilka książek. Najnowsza książka, którą nazwał etiudami historiozoficznymi, to jest książka Rasa, naród, elita. Bardzo no, ważna książka, gdzie na okładce są trzy panie prezydentowe z ówczesna pani prezydentowa z Filipin, zdaje się, ówczesna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych oraz pierwsza dama Syrii. Więc bardzo, bardzo ciekawa książka. Wydał na przykład trzytomową książkę, pięknie wydaną w twardych oprawach, Trzy etyki, etyka czterech umiejętności. To jest właśnie tom trzeci tej książki, czyli zajmował się sprawami etycznymi, cywilizacyjnymi. Wydawał książki, no właśnie, jeżeli chodzi o cywilizację, również w takim dużym formacie, to jest charakterystyczne dla jego książek, Etyka wielkich cywilizacji, gdzie on troszeczkę inny podział wprowadzał niż Feliks Koneczny, ale też na Feliksie Konecznym się częściowo opierał. Więc to są wszystko bardzo ciekawe, bardzo ważne teksty. Z książek historycznych to zajmował się bardzo sprawami II wojny światowej. Na przykład jego ostatnia książka na ten temat to Antysemityzm,
ze zdjęciem generała SS Bronisława Kamińskiego na okładce, który no, był z rodziny polsko-rosyjskiej, no ale oczywiście zasłynął jako dowódca formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. I wreszcie kolejny dział, pokażę jeszcze dwa tytuły doktora Ciechanowicza, to są herbarze. Był on członkiem i działaczem Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich. Podkreślał, że jest herbu mogiła z rodziny szlacheckiej właśnie z Wileńszczyzny i właśnie między innymi dlatego wydawał również herbarze. Księga herbowa jednotomowa dotycząca no, różnych rodzin, różnych herbów z całej Polski, a w sposób szczególny był zainteresowany kresami wschodnimi i dlatego wydał tak zwany herbarz słowiański, dwutomowy, herbarz polsko-białorusko-rosyjsko-ukraiński. Myślę, że też bardzo ważna pozycja pana doktora Jana Ciechanowicza. Wspomniałeś, że widywałeś się z nim na konferencjach prasowych, również w dwóch naszych książkach wydanych z konferencji prasowych, przepraszam, historycznych. W serii Jedynie prawda jest ciekawa są teksty doktora Jana Ciechanowicza. W książce Kresy Wschodnie źródłem siły i potęgi Polski jest artykuł doktora Ciechanowicza dotyczący rocznicy powstania Uniwersytetu Wileńskiego. Konkretnie chodziło o 440 rocznica. Zarys dziejów Akademii Świętojańskiej w Wilnie. Wiadomo, że Akademia Świętojańska w Wilnie założona przez jezuitów 440 lat temu. Później przekształciła się w Uniwersytet Wileński Stefana Batorego. A także jest tekst doktora Jana Ciechanowicza w części drugiej książki Druga wojna światowa. To była konferencja z 7 grudnia 2019 z pod tytułem Pearl Harbor po 78 latach strategie kolaborantów i patriotów. I tutaj z kolei właśnie jest tekst poświęcony głównie właśnie generałowi Bronisławowi Kamińskiemu, czyli chodziło o kolaborantów III Rzeszy Niemieckiej na terytoriach dawnej Rzeczypospolitej i na terytoriach, no, w momencie ataku III Rzeszy, na terytoriach, nazwijmy to, już poradzieckich, okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką. No nie wiem, z działalności politycznej no to warto właśnie wspomnieć, to już mówiłem, że był deputowanym do Rady Najwyższej ZSSR w latach 1989-1991. Na jednym z wywiadów, też postaram się go przytoczyć i umieścić w najbliższym czasie, pokazywał książkę autorstwa Michaiła Gorbaczowa z dedykacją od, on nie był prezydentem chyba, tylko był przewodniczącym. Był potem prezydentem, najpierw był przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR, ale na końcu był pierwszym i ostatnim prezydentem Związku Radzieckiego. Aha, czyli no właśnie, czyli wtedy to jest jak gdyby dedykacja dla kolegi Jana Ciechanowicza, od Michaiła Gorbaczowa w Radzie Najwyższej ZSSR. Przypomnijmy, że wtedy w tej Radzie zasiadało chyba 8 czy 9 Polaków, niecała dziesiątka Polaków, którzy reprezentowali polską mniejszość w Związku Radzieckim. No, głównie byli to oczywiście Polacy z Wileńszczyzny, z Litewskiej Republiki Radzieckiej, ale też z innych rejonów Związku Radzieckiego. No i w tym czasie również, jak kończył kadencję w Radzie Najwyższej ZSSR jako deputowany do tej rady, zaangażował się w tworzenie tak zwanego
polskiego kraju narodowo-terytorialnego, który miał być formą autonomii polskiej w ramach Republiki Litewskiej. I wtedy od 6 września 1990 roku do 3 września 1991 roku, czyli praktycznie przez rok dokładnie, brał czynny udział w tworzeniu tej autonomii. Między innymi zaangażował się w hymn tej autonomii, chyba w godło, więc jako znawca herbarzy to też właśnie się tym zajmował. No i generalnie uważał, że polska mniejszość powinna mieć swoją autonomię, zwłaszcza na tych obszarach wokół Wilna, gdzie Polacy są większością, czyli ten wianuszek wokół miasta Wilna, czyli region głównie wileński, region solecznicki, rejon Trok, Niemęczyna i innych tych miejscowości wokół Wilna. Tam Polacy są większością i tam ta autonomia powinna była działać. A natomiast, no niestety, Polacy z Wileńszczyzny, którzy są autochtonami na tamtych terenach, to nie jest jakaś ludność przecież napływowa, tam od setek lat Polacy mieszkali i są większością, przynajmniej na tym terenie, o którym mówimy, nie uzyskali wsparcia ze strony Warszawy, ze strony zwłaszcza ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, ze strony premiera Tadeusza Mazowieckiego, a jednym z głównych wrogów tej autonomii na Kresach, tej autonomii na Wileńszczyźnie był oczywiście redaktor Adam Michnik i jego cała redakcja, jego całe pismo, Gazeta Wyborcza, no to byli główni wrogowie, oskarżając między innymi Jana Ciechanowicza, ale też innych Polaków zaangażowanych w ten projekt, że są agenturą komunistyczną, agenturą też rosyjską i tak dalej. Więc myślę, że to też zaważyło, że jak w 1993 roku na przełomie 92-93 przyjechał na stałe do Polski, był między innymi wykładowcą w Rzeszowie, ale nie tylko, w Bydgoszczy również w szkole pedagogicznej, to cały czas to odium Polaka z Wileńszczyzny, który upomniał się o prawa Polaków na terenie byłego Związku Radzieckiego i który był deputowanym do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, no to na nim ciążyło, był wielokrotnie atakowany, był wielokrotnie, można powiedzieć, no prześladowany już w okresie tak zwanej III Rzeczpospolitej. No nie wiem, czy tu jeszcze wchodzić w jakieś kolejne wątki. Myślę, że tyle, co powiedzieliśmy o doktorze Ciechanowiczu, to wystarczy. Natomiast no, tak. Jego postać, no to powinna być rozpatrywana też w szerszym kontekście w ogóle Polaków na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. No w znacznej mierze książkę na ten temat tutaj z tą mapą, gdzie jest i pierwsza, i druga, i trzecia Rzeczpospolita na okładce, to wydałem właśnie z tekstem między innymi doktora Ciechanowicza. Oprócz doktora Ciechanowicza tu są teksty na przykład no, pisarza kresowego Stanisława Strokowskiego, jest tekst bardzo ważny badacza polskości na Białorusi, doktora Andrzeja Białego. Są też teksty osób takich jak Arkadiusz Miksa, członek klubu imienia Romana Dmowskiego, jak dr Marta Cywińska, działaczka w tamtym czasie obozu narodowo-radykalnego, Marcin Skalski, który reprezentował wtedy redakcję portalu kresy.pl, a także dr Anna Pruska-Wiszniowska, która bardzo ciekawie
opowiedziała o Towarzystwie Jezusowym na Kresach Wschodnich, zwłaszcza w Wilnie. Pamiętajmy, że polska oświata w wieku, zwłaszcza XVII, XVIII na tamtych terenach, z tą perłą w koronie, jaką była Akademia Wileńska, to wszystko były wcześniej kolegia jezuickie, które były najbardziej zaawansowanymi placówkami oświatowymi na tamtym terenie. Z jednej strony wielka tradycja, z jednej strony wielkie dziedzictwo kulturowe, cywilizacyjne, narodowe, z drugiej strony też wielka martyrologia. Więc pamiętajmy, że no właśnie jak się mówi o Kresach Wschodnich, to nie sposób nie wspomnieć, zwłaszcza o martyrologii polskiej, zarówno na Wileńszczyźnie, skąd no i moja rodzina pochodzi, i rodzina właśnie doktora Jana Ciechanowicza. Tam takim symbolem tej martyrologii oczywiście są ponary, gdzie Litwini, bo tak naprawdę oni wykonywali, tak zwani strzelcy ponarscy, to ludobójstwo, oczywiście we współpracy z Niemcami, no ale Niemcy jak gdyby się raczej temu przyglądali i nie przeszkadzali Litwinom. Litwini praktycznie zlikwidowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi, głównie co prawda Żydów, ale też kilkanaście tysięcy Polaków, zwłaszcza spośród wileńskiej inteligencji, działaczy narodowych, działaczy społecznych, harcerzy, studentów, więc to wielka, wielka tragedia. Jeżeli chodzi o inne kraje, na których obszarze są nasze dawne Kresy Wschodnie, no to oczywiście wielka martyrologia polska, Polaków, związana z Wołyniem i z Małopolską Wschodnią. Tutaj na ten temat pisze wielu autorów polskich, a także ci nieliczni, ale też się tacy zdarzają, no Ukraińcy, tacy nazwijmy to sprawiedliwi Ukraińcy. Jednym z takich Ukraińców, myślę, że warto go nawet przybliżyć, też zmarły kilka lat temu, Wiktor Poliszczuk, ożeniony z Polską, który świetnie mówił w języku polskim, a większość swoich prac wydawał w Kanadzie, w Toronto. Pokażę może dwie książki. Źródła zbrodni OUN UPA, integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, tom pierwszy, taka duża książka wydana w żółtym kolorze, czy też nacjonalizm ukraiński w dokumentach, to jest część trzecia, więc to też kolejna książka na ten temat, plus bardzo wiele oczywiście polskich autorów, którzy przybliżają tą trudną historię. Jeżeli chodzi o Białoruś, bo też przecież duża część naszych kresów i większa część, no w zasadzie w całości 100% Białorusi, to jest dawne Wielkie Księstwo Litewskie, to tam również zbrodnie na Polakach, pisze na ten temat dużo właśnie doktor Biały, uczestnik naszych konferencji, ale tam w znacznej mierze ta martyrologia jest związana z okresem sowieckim i ze słynną operacją antypolską NKWD z lat 1937-38. Na ten temat między innymi swoją książkę wydał Tomasz Zomer. Myślę, że to była pierwsza taka książka. Zresztą powstał też film na ten temat, tak całościowo mówiąca na ten temat. Natomiast no, te straty idące w miliony, można powiedzieć,
bo jakby się policzyło wszystkie polskie ofiary z różnych wojen, z różnych okupacji, z różnych też powstań, bo były też przecież powstania antypolskie, kozackie. Wojna o Lwów, prawda, która się rozpoczęła 1 listopada 1918 roku i trwała, zdaje się, do czerwca 1919 roku, też bardzo krwawe walki o Lwów, Orlęta Lwowskie, niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów dalej, również Orlęta Przemyskie, ale to też był element właśnie walki o polskość tych ziem, walki zwycięskiej dla Polski, bo przecież i Przemyśl, i Lwów do 1939 roku były w Polsce, a Przemyśl, dzięki Bogu, nadal w Polsce pozostał. Myślę, że to są też sprawy i tutaj był takim orędownikiem jednak dialogu i układania sobie dobrych stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami, właśnie był Jan Ciechanowicz, który, no mimo że widział na przykład te, był sam świadkiem, był sam w pewnym sensie uczestnikiem ze strony polskiej tych konfliktów litewsko-polskich na Wileńszczyźnie, zawsze był też lojalnym obywatelem Litwy, bo zawsze podkreślał, że Litwini mają wiele cech pozytywnych. Oczywiście pewien antypolski kompleks nieraz dawał o sobie znać. Natomiast no właśnie to, co pisali na jego temat, czy Michnik, czy stanowisko ministra Skubiszewskiego, nie znajduje potwierdzenia w faktach. On nie był jakąś agenturą polską, ani tym bardziej agenturą, nie wiem, sowiecką, która by zwalczała niepodległość Litwy, tylko zawsze podkreślał, że Litwa to jest kraj, który powinien być niepodległy, ale swoje stosunki narodowościowe, stosunki wewnętrzne, jak gdyby bez jakiegoś szowinizmu, zwłaszcza szowinizmu antypolskiego, ale też jakiegokolwiek innego szowinizmu układać. Zresztą no to, co mu zarzucano, to, że był wybrany głosami Polaków, ale także innych mniejszości narodowych, Rosjan, Białorusinów, Żydów, bo pamiętajmy, że w momencie upadku Związku Sowieckiego to już wtedy wszystko trzeszczało w szwach. On jeszcze został deputowanym do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, ale już widać było na horyzoncie odradzanie się tych nacjonalizmów miejscowych, to Polska, Polacy jako największa mniejszość narodowa w Republice Litewskiej, a równocześnie większość narodowa wokół miasta stołecznego Wilna, no byli naturalnym liderem dla wszelkich mniejszości narodowych na tamtym terenie. Dlatego na polskich kandydatów, takich jak Jan Ciechanowicz, głosowali przedstawiciele również innych mniejszości narodowych. I to się dalej w zasadzie powtarza. Przecież akcja wyborcza Polaków na Litwie często, gęsto, chyba ostatnio nie, chyba w ostatnich wyborach nie, ale było wiele takich elekcji na Litwie, gdzie akcja wyborcza Polaków na Litwie startowała razem z Sojuszem Rosjan. I dzięki temu jakby, zwłaszcza w wyborach lokalnych, i to dawało dużą premię wyborczą i zwiększało ilość mandatów. Natomiast też myślę, że jak już odnosimy się też do doktora Ciechanowicza, cały czas gdzieś tam on nam w tej rozmowie pobrzmiewa, to trzeba właśnie zauważyć to, co moim zdaniem jest wspólnym mianownikiem dla działaczy mniejszości polskiej na Ukrainie, na Litwie, nawet dla części działaczy polskich na Białorusi, właśnie to, co spotkało Jana Ciechanowicza, to odtrącenie, to, że ich wysiłki na rzecz, w dobrze rozumianym interesie tamtejszych Polaków, są torpedowane, są odrzucane właśnie przez czynniki krajowe,
na ołtarzu tak zwanej wielkiej polityki. Ta wielka polityka zazwyczaj ma dziwnym trafem wspólny mianownik antyrosyjski, no bo to mamy właśnie na Litwie oskarżanie o realizowanie interesów Putina, właśnie te sojusze z Rosjanami, na Ukrainie wspieranie Ukraińców na zasadzie jakby właśnie wspierania Ukrainy przeciwko Rosji, ale równocześnie jakby też przeciwko miejscowym Polakom i na Białorusi wspieranie tych działaczy, też porzucanie i represjonowanie wręcz działaczy polskich, którzy są lojalni wobec państwa białoruskiego, no bo trudno inaczej nazwać niż represjami, na przykład zakazy wjazdu. Więc polityka ta sama od 30 kilku lat. I w sumie jeszcze mógłbym powiedzieć, że trudno się dziwić, że w tym momencie no, polskość przestaje być atrakcyjna, bo ani wsparcia z Warszawy, no a kraje gospodarze traktują Polaków najczęściej jako ciało obce. No właśnie, no bo tak naprawdę tu trzeba powiedzieć jedno, no Polska II wojnę światową w pewnym sensie przegrała, zwłaszcza jeżeli chodzi o utratę ponad połowy terytorium przedwojennego państwa polskiego oraz oczywiście podporządkowanie wschodniemu sąsiadowi, Związkowi Sowieckiemu. Myślę, że no tutaj taki tradycyjny sposób patrzenia na te problemy prezentuje no generalnie polski obóz narodowy. Ja na przykład w połowie lat 80. XX wieku dostałem pierwsze egzemplarze z Londynu od Jędrzeja Giertycha, na przykład w trzecim tomie jego Tysiąca lat historii polskiego narodu, Londyn 1986. To jest taka książka właśnie trzytomowa. I tam w tej książce na zakończenie właśnie taką wykładnię takiego spojrzenia narodowego daje autor Jędrzej Giertych, ojciec profesora Macieja Giertycha, dziadek mecenasa znanego no, z różnej strony, mecenasa Romana Giertycha. I tam Jędrzej Giertych pisze, Polska wobec Rosji Sowieckiej, która nas zaatakowała 17 września 1939 roku, poniosła klęskę. Posadzeni zostaliśmy niżej w hierarchii narodów, nie jesteśmy tym samym, czym byliśmy nawet w latach 1919-30 więcej. Co więcej, utraciliśmy rozległe ziemie wschodnie na czele ze Lwowem i Wilnem oraz zostaliśmy od wschodniego sąsiada uzależnieni. Mamy ustrój, który narzuciła nam wola tego sąsiada, a który wcale nie jest wyrazem woli naszej własnej. I mamy rząd nie mniej zależny od sąsiada niż rząd polski, który był zależny od Saksonii przez długą część XVIII wieku. No i tam dalej są takie rozważania o tej sytuacji powojennej Polski. No niemniej musimy to jak gdyby podkreślać, że oczywiście to, co niektórzy wyrażają, że Polska powinna dążyć do przyłączenia tych ziem, które zostały utracone, jest powiedzmy sobie szczerze mało realne, natomiast powinniśmy jako Polska próbować oddziaływać na naszych sąsiadów, którzy mają z nami wielkie dziedzictwo i kulturowe, i historyczne, a zwłaszcza pomagać Polakom, którzy jeszcze tam pozostali. Taką najbardziej zorganizowaną i zwartą grupą to są właśnie Polacy na Wileńszczyźnie. A Wileńszczyzna
od czasu Związku Sowieckiego jest podzielona pomiędzy dwa kraje, bo dawne województwo wileńskie w 1/3 jest na terenie Republiki Litewskiej, a 2/3 dawnego województwa wileńskiego jest na terenie Republiki Białoruskiej. I właśnie na tym pograniczu, obecnie pograniczu litewsko-białoruskim, Polacy stanowią większość i po stronie białoruskiej, i po stronie litewskiej. Tam jest największe takie zwarte siedlisko narodowe Polaków. Tam jest najmocniejszy kościół katolicki. Tam są mniejsze wpływy właśnie cerkwi i mniejsze wpływy tych nacjonalizmów, młodych nacjonalizmów, czyli nacjonalizmu, może to nie jest nacjonalizm litewski, no, wywołujący się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo to raczej Białorusini mogą się bardziej wywoływać, ale to jest ten nacjonalizm Litwy Kowieńskiej w okresie międzywojennej, taki troszeczkę żmudziński w swym nastawieniu i w swych korzeniach nacjonalizm właśnie obecny litewski, a także dawniej nacjonalizm Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli nacjonalizm rodzący się zwłaszcza od okresu I wojny światowej białoruski. Zresztą wtedy Polacy stworzyli tą flagę biało-czerwono-białą, o której jest tyle różnych problemów. Flaga Białorusi, która to flaga także była flagą tych Białorusinów, którzy kolaborowali z III Rzeszą Niemiecką w okresie II wojny światowej. Ja myślę, że to trzeba z zainteresowaniem, niekoniecznie z sympatią, ale ze zrozumieniem, jak gdyby te wszystkie ruchy nacjonalistyczne oglądać, bo mówię, no tak jak my chcemy być patriotami, nacjonalistami, to nie możemy tego odmawiać narodom, które mieszkają na terenach dawnej Rzeczpospolitej obojga, jak niektórzy mówią, trojga narodów. Oczywiście największy problem jest chyba z Ukraińcami, którzy w sposób taki bardzo sprytny, moim zdaniem jest to celowa robota, ustalając na przykład na lata 2022-2023 różne rocznice, różne wydarzenia w ramach swojej polityki historycznej ukraińskiej, wplatają pomiędzy inne wydarzenia, także powstanie Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy inne wydarzenia związane z organizacją ukraińskich nacjonalistów, i one mają na pewno wydźwięk przede wszystkim antypolski, chociaż oczywiście również antyrosyjski czy antysowiecki. No i to jest bardzo sprytne, bo nacjonalizm ukraiński generalnie jest związany z zachodnią Ukrainą i na pewno nie znalazłby poparcia w Ukrainie centralnej, a tym bardziej wschodniej. Niemniej, jeżeli w ramach kilkudziesięciu różnych obchodów, na przykład te obchody, nazwijmy to banderowskie, się włącza, no to jakoś to en bloc przechodzi. I to jest oczywiście duży problem dla władz warszawskich, bo samych Polaków na Ukrainie jest stosunkowo mało, bo niestety to ludobójstwo dokonane w latach, zwłaszcza 1943-45, a na terenach nawet obecnej Polski aż do operacji Wisła, czyli do 1947 roku, no odniosło swój skutek, że polskość z wielu tych terenów na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej praktycznie zniknęła,
jeżeli Polacy w większych skupiskach są na Ukrainie, to już poza polską wschodnią granicą z 1939 roku, czyli na przykład w okolicach Żytomierza, czyli na tych terenach, gdzie nacjonalizm czy szowinizm, jak ktoś woli, ukraiński, no, nie miał możliwości rozwoju w tamtych latach. No właśnie, i tu mamy w zasadzie, no już omówiliśmy ten temat, tej polityki wobec polskich mniejszości, która wspiera kraje ościenne zamiast naszych rodaków, żeby może się... Nie mniejszość wspiera, tylko polityka wspiera. No tak, 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 oczywiście. Powiedziałeś polityka polskiej mniejszości, która wspiera kraje ościenne. Nie, to przepraszam, przejęzyczyłem się. Polityka polskiego państwa, które zamiast wspierać mniejszość, wspiera państwa trzecie, nam wrogie do tego. To jeszcze może na koniec, bo powinniśmy już się zbliżać do lądowania, czy widzisz jakąś szansę, no tego, że to się zmieni w ogóle w najbliższym czasie, bo w zasadzie można powiedzieć, że konsensus do tego, no jeśli to się utrzymuje przez 30 lat, no to widzimy, że jest konsensus w tej sprawie od prawa do lewa. Ja cały czas mam nadzieję, że jednak coś się zmieni, chociaż trudno tu być jakimś optymistą. Nawet ta uchwała dotycząca tej polityki historycznej na Ukrainie, no, pokazuje, w jakim kierunku oni idą, że to nie jest szukanie jakiegoś porozumienia z Polską, tylko raczej, no, nazwijmy to po prostu wprost, rozdrapywanie ran, no bo świętowanie rocznic ukraińskiej powstańczej armii, no w Polsce na pewno nigdy nie będzie miało wsparcia normalnych Polaków i tych, którzy reprezentują polski interes narodowy, polską rację stanu. Oczywiście były próby kontaktów z różnymi środowiskami ukraińskimi, które no, zaowocowały tym, że na przykład 10 lipca w rocznicę rzezi wołyńskiej niektóre środowiska narodowe ukraińskie złożyły kwiaty, wieńce pod pomnikiem ofiar w Warszawie, no ale było to tylko chwilowe, bo 2 czy 3 lata później te same środowiska na przykład uczestniczyły w słynnym lwowskim marszu przeciwko polskim panom, bo ten właśnie kompleks Ukraińca jako tego, który ma nad sobą polskiego pana, no jest bardzo umiejętnie podgrzewany i przez szowinistów samych ukraińskich, żeby zdobywać dodatkowe poparcie, ale także myślę, że wśród innych nacji, na przykład pokazuje to historia tak zwanego prawego sektora, czyli jednej z głównych sił sprawczych tego chyba drugiego, to był Majdanu z lat 2014-2015, ale głównie 14. Zaczął się chyba w ogóle w 13 jeszcze, zanim został przejęty przez szowinistów. No i tenże prawy sektor, taka sztandarowa, można powiedzieć, banderowska, nacjonalistyczna formacja ostatniego dziesięciolecia, potwierdzono, że był finansowany zarówno z Moskwy, jak i z takich ośrodków, jak na przykład Chabad Lubawicz. I na przykład bojówki prawego sektora były zatrudniane w charakterze ochrony dla cmentarzów żydowskich, czy to w samym Kijowie, czy też, nie wiem, w Odessie,
czy też w innych miejscowościach na Ukrainie. Krótko mówiąc, mieszają tu ci sami, co zawsze. Mieszają ci sami, co zawsze. Nawet prawy sektor używał takich koszulek z symboliką żydowską, na przykład z menorą, z gwiazdami sześcioramiennymi w kolorach czerwonym i czarnym, czyli kolory banderowskie, a symbolika bynajmniej nie ukraińska, tylko typowo żydowska, co może być dla niektórych osób szokujące, ale jak widać, tu polityka, jak się znajdzie wspólnego wroga, w tym wypadku Rosję, a także w pewnym sensie Polskę, tutaj wspólny wróg potrafi połączyć nawet Ukraińców z Żydami. No dokładnie, to myślę, że tym akcentem byśmy zamknęli te rozważania. Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Tak, tak. Znaczy, nie zawsze musi być optymistycznie, niestety prawda nie zawsze jest optymistyczna i to tak, tym bardziej, że jak tak wyszliśmy od takiego smutnego wydarzenia, to trudno tu jeszcze wplatać akcent optymistyczny. Może kiedyś zrobimy program o kresach bardziej optymistyczny, że na przykład projekty doktora Ciechanowicza mają szansę na powodzenie i ziemie polskie powrócą do macierzy, no ale nie tym razem. Tu stawiamy kropkę. Moim Państwa gościem był Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Terytorialnie. Czołem Wielkiej Polsce, dokładnie. I tu kończymy. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach.